A teraz zgodnie z obietnicą przy mikrofonie Michał Turek. Michał, z jakąś lekką książeczką przychodzisz, widzę. Witaj Marku, z książką czy z książką dzisiaj przychodzę? No, na pierwszy rzut oka wydaje się, że tak, no bo tak. Okładka jest, nawet ładna, śliczne zdjęcia, strony są, numery stron są, tytuł jest, a propos tytułu, książka bez sensu. Jej autorem jest bloger, i to jeszcze angielski, na zasadzie vloger, angielski vloger Alfie Deysa. I przeczytam sobie tutaj w opisie, że na swoim kanale YouTube subskrybowanym aż przez 4 miliony użytkowników Alfie zamieszcza zabawne wideorelacje z codziennego życia. Książka bez sensu to zaproszenie, żeby wziąć udział w kreatywnych rozrywkach Alfiego. Wraz z nim wykonuj zwariowane zadania, obserwuj z tą książką ludzi, weź ją na randkę, sprawdź na ile schodów wejdziesz, zanim spadnie ci książka z głowy. Poproś nieznajomego o rysunek, stwórz własny komiks. Alfie rozpoczął książkę, a dokończ ją ty. Zanim jeszcze trochę o tej książce, to podzielę się z tobą moją ostatnią taką myślą. Byłem w ten weekend na zawodach żużlowych w Gdańsku, no i patrzę, trybuny prawie pełne. Siedzą ludzie rozemocjonowani. A tam na dole ściga się czterech facetów, jeździ. Krew, no była krew, bo ktoś się wywrócił, był mały wypadek, pot na pewno oczywiście, łez nie widziałem, widziałem bardzo dużo okrzyków, no i cieszą się, ci kibice żyją tymi emocjami w zasadzie zawodników. No i tak sobie myślę, kurczę, to chyba trochę rozrywka nie dla mnie, no bo tak, jakbym był tym zawodnikiem motorowym i jechał na tym motorze, no i musiał uważać, skupić uwagę, ćwiczyć, no to faktycznie to by były fajne emocje. Ale te emocje, które już wyrażają widzowie, czy też oglądacze tych zawodów sportowych, no to już tak trochę, wiem Marku, możesz sobie powiedzieć, że to bez sensu, tak jak tytuł tej książki, no bo w takim razie nie powinienem oglądać meczy i nie powinienem oglądać transmisji. A co ty myślisz na ten temat? No nie wiem, myślę, że powinieneś, tak mi się wydaje, jak się ogląda sport, to przynajmniej jakiś kontakt ze sportem człowiek ma, prawda? Tak, no widzę, że masz trochę inne zdanie, no ale zobaczymy, co powiesz, jak przedstawię ci tę książkę. Otóż książka bez sensu, proszę bardzo. I jeszcze jedna ważna sprawa, przejdź na wyższy poziom bezsensowności, zainstaluj apkę Książka bez sensu i oglądaj filmiki z Alfim oraz materiały, których nie ma nigdzie indziej. Generalnie ściągamy darmową aplikację, wiadomo, na smartfona, nieważne czy z Androidem, nieważne czy z czymś innym. No i to, co tutaj ty masz zrobić, bo też czytelnik tej książki, to Alfie już zrobił, wykonał te zadania. Tylko, że te zadania to powiem ci trochę bez sensu. Znaczy, to jest trochę tak, mam wrażenie, taki dziennik. Pamiętasz, czytałeś kiedyś albo pisałeś pamiętniki, co robiłeś danego dnia? Robiłeś coś takiego? A nie, no pamiętniki to pisały dziewczyny zawsze. Ale robiłem coś innego, chociaż to chyba też była forma, no może nie pamiętnika, ale u nas były takie zeszyty i tam trzeba było odpowiadać na pytania i jakieś takie różne. Te pytania były prowadzące w konkretną stronę, chociaż to było już dawno i mogę nie pamiętać, ale no, może to był rodzaj pamiętnika właśnie. No właśnie, widzisz, to samo proponuje nam Alfie, no bo czytam sobie pierwszy rozdział, nie, to nie ma rozdziału ta książka, pierwszą stronę w zasadzie, jak ci minął dzień, no i tydzień od do, opisz jednym zdaniem każdy swój dzień w tym tygodniu, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, kolejna, wklej tu jakieś zdjęcie, wyliczanka, zapytanka, co wolisz, mieć skrzydła czy płetwy, przez miesiąc codziennie mieć na kolację słodycze czy kubek zsiadłego mleka, no ja wiem, że kubek zsiadłego mleka, nie mieć łokci czy kolan, wpaść do jaskini pełnej pająków czy węży. Wow, powiem ci, że bardzo emocjonująca ta lektura, naprawdę. A jeszcze jedna sprawa, przeczytałem komentarze dotyczące tej książki na stronie wydawcy. Słuchaj, wszyscy się zachwycają, jaka wspaniała, jaka cudowna, jak pozwala robić coś, jak pozwala rozwijać. Rozwijać? Chyba tych, którzy nie wiedzą, co zrobić. No bo zadanie, rozejrzyj się. Odkacz, kiedy zobaczysz, że mężczyzna z brodą, kobietę z rudymi włosami, człowieka w gipsie, dziecko ze smoczkiem, żółty samochód, kogoś, kto robi sobie selfie, listonosza. No sorry, ale ja rozglądam się na ulicy i chyba nie muszę sobie odhaczać tego, co zobaczę. Wymień 5 rzeczy, które najbardziej sobie lubisz i wyjaśnić dlaczego. O, akurat to muszę powiedzieć, że jestem niegłupie, trochę rozwojowe. Wykreślanka, no to w zasadzie w każdej gazecie znajdzie się jakaś krzyżówka i więcej informacji niż w tej książce. Historia na dwa głosy, wymyślcie opowiadanie, napisz kilka linijek, zagnij kartkę. To akurat zabawa ze znajomymi, niegłupia. Puść jakąś piosenkę i zapisz jej tekst na tej stronie. No ciekawe, no to mam siedzieć przy radio, słuchać, albo najlepiej nagrać jeszcze tą piosenkę i zapisać tekst na stronie. Od rysu, to akurat chyba nie w Radiu Plus, bo to tam, no nieważne o czym. Zrób na tej stronie jak największy bajzel. Wow! Coś kulinarnego. Przepis Alfiego na ciasto w kubku. 4 łyżki mąki, 4 łyżeczki porożku do pieczenia.
Niestety wszystko to ma być zrobione w mikrofalówce. Nie, nie, nie polecam. Napisz, o czym teraz myślisz. Znaczy generalnie Marek i tak przez 100, poczekaj ile, zobaczę, przez 180 stron mamy takie głupie zadania. Wpisz 5 słów, które najlepiej opisują coś tam. Użyj tej strony, kiedy zabraknie ci papieru toaletowego. No szczyt, prawda? Powiem ci, że ten komik, vloger Alfie tak młodo wygląda, pewnie ma 20 ileś lat i być może dla dzisiejszych 20-latków jest to jakaś propozycja. W każdym razie na pewno nie dla mnie i ja tej książki, szczerze mówiąc, no, znaczy, nie chcę powiedzieć, że nie przeczytam, bo tego się nie da czytać. O, to. Sprawdź, ile czasu potrafisz być cicho. Próba numer 1, próba numer 2, próba numer 3. To co, próbujemy? Zamilkniemy na chwilę? No dobra, to milczymy. No dobra, już. Może wystarczy, to radio jest. Masz rację, Marku, to w zasadzie radio, więc może nie milczmy za długo. W każdym razie książka bez sensu, która nie jest książką i darmowa aplikacja z materiałami. No jest taka propozycja na rynku, ale nie dla mnie. To tyle. No, szczerze mówiąc, przejrzałem ją przez chwilę i dla mnie to też nie jest propozycja. Kompletnie bez sensu.